Witam Was, bracia i siostry, bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że mogę Was widzieć. Mam nadzieję, że Wy się też cieszycie, że mnie widzicie. Być może, inna osoba by to lepiej zrobiła na tym miejscu, ale Bogu za wszystko niech będzie chwała i pragnę Jemu oddać chwałę. Kochani, cieszę się, że każdego z nas Bóg obdarował i dał każdemu talenty, że każdy z nas jest w Kościele potrzebny, każdy z nas ma coś specyficznego do wykonania. I myślę, że każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę, że nie jesteśmy tutaj dziełem przypadku, ale Bóg nas zaplanował jeszcze przed założeniem świata. Amen. I również to, co dzisiaj będziemy czynić, jeśli chodzi o wspominanie Jego śmierci, naszego Pana Jezusa Chrystusa, muszę powiedzieć, że będziemy chcieli przyjrzeć się postawie Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wszystko, tą otoczkę, która towarzyszyła naszemu Zbawicielowi, która ta postawa Pana naszego, która zaprowadziła Go aż na krzyż i tam jak gdyby był ten finał. A to wszystko dlatego, że dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed założeniem świata, nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus wydał samego siebie. Wydał samego siebie. Można powiedzieć, że zanim Pan Jezus zawisnął na krzyżu, można powiedzieć, że już w Jego sercu to pragnienie, ta myśl się narodziła jeszcze zanim świat powstał. To już daleko wcześniej narodziło się w sercu, w życiu Pana Jezusa Chrystusa, co towarzyszyło Mu aż na sam krzyż. I dlatego chcielibyśmy przyjrzeć się tej Jego postawie, dlatego że apostoł Paweł mówi, że robię wszystko, aby stać się podobnym do Niego, żeby Go poznać, doznać mocy Jego i stać się podobnym do Niego w Jego śmierci. I myślę, że Paweł ukrył tam jakąś tajemnicę, że chce się stać podobnym do jego śmierci, do śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, chodziło mu o tą postawę, która zaprowadziła go na śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Więc chcielibyśmy się przyjrzeć, co było w życiu Pana Jezusa najważniejsze, aby mogło dokonać się tak wielkie zbawienie. Czym ono jest, to wielkie zbawienie i czego Bóg oczekuje? To może takie trzy najważniejsze punkty. A więc, co było najważniejsze w życiu Pana Jezusa, aby mogło dokonać się tak wielkie zbawienie, które jest naszym udziałem? Kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa Chrystusa, to widzimy, że to pełne zbawienie, które dokonało się na krzyżu, chwalebne zbawienie, w doskonały sposób dokonało się dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus przygotował się do tego. Tak jak już powiedziałem, ta decyzja, ta wola już, aby przyjść na tą ziemię, dokonała się jeszcze przed założeniem świata. I Pan Jezus całe swoje życie koncentrował na tym, aby właśnie uwieńczyć tą swoją misję na krzyżu. Bo gdyby nie doszło do tego, cała jego misja ległaby fiaskiem. Nie byłoby odkupienia. Kochani, tajemnicą jego zwycięskiego życia, przygotowania się jako tego doskonałego baranka niewinnego, bez skazy i zmazy, to było nic innego jak tak całkowite poddanie się woli Ojca. W 100% posłuszeństwo woli Ojca. Chciałbym właśnie, abyśmy szczególnie dzisiaj mogli w szczególny sposób przyjrzeć się, czy zastanowić się nad wolą Ojca, nad posłuszeństwem, nad tą postawą posłuszeństwa, jak to powiada apostoł Paweł, że był posłuszny aż do śmierci. Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana w 38 wierszu mówi: Stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał.
Jak już powiedziałem wcześniej, Pan Jezus nie przyszedł wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, którego posłał. Mając 12 lat, Jezus powiedział, że musi być w tym, co jest Ojca Jego. W Łukasza 2,49 czytamy, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca Mego, ja być muszę? Jako 12-latek Pan Jezus miał całkowitą świadomość tego, kim jest Jego Ojciec i po co przyszedł. Miał całkowitą świadomość tego, kim jest Jego Ojciec i po co przyszedł. Więc to przygotowywanie się do tego największego dzieła już dokonywało się, kiedy Pan Jezus był na ziemi, już w dzieciństwie, od samego początku. I czytamy, że Jezus wyćwiczył się w posłuszeństwie Ojcu przez to, co wycierpiał. Może przeczytam ten fragment, ale to jest napisane w liście do Hebrajczyków. Jest powiedziane, że właśnie Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Nigdy nie byłoby krzyża, gdyby Pan Jezus wcześniej nie nauczył się posłuszeństwa swemu Ojcu. Jezus nie pozwolił skalać swojej duszy żadnym grzechem. Gdyby uległ, nie byłby barankiem niewinnym. I co się z tym wiąże? Nie bylibyśmy dzisiaj odkupieni. W Starym Testamencie typem Pana Jezusa Chrystusa jest między innymi Mojżesz. On jest takim bardzo fajnym typem. Był bowiem największym przywódcą Starego Testamentu. Naród izraelski prowadził z niewoli egipskiej do Kanaanu, do ziemi opływającej w mleko i miód. I czytamy o tym, że był to szczególny człowiek, wyróżniał się czymś, mianowicie tym, że był najpokorniejszym z wszystkich ludzi. Brytyjka nam mówi, że był najskromniejszym, ale w oryginale jest najpokorniejszym z wszystkich ludzi. I to jest w 4 Mojżeszowej 12:3. Dlaczego? Bo tylko taki człowiek, najpokorniejszy człowiek, czyli najbardziej posłuszny Bogu, był w stanie dokonać takiego dzieła, jakie mu było powierzone, a więc wyprowadzenie narodu izraelskiego z ziemi egipskiej, z niewoli. I popatrzmy, jak wielką, jak gdyby, rangę Bóg przywiązywał do posłuszeństwa. Kiedy czytamy o tym w 2 Mojżeszowej, oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze i zaprowadził Cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed Nim na baczności, słuchaj głosu Jego i nie przeciwstawiaj się Mu, bo nie przebaczy występków Waszych, gdyż imię moje jest w Nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał Jego głosu i wykonywał wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół Twoich i przeciwnikiem przeciwników Twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed Tobą i zaprowadzi Cię do Amorejczyków i Hetejczyków i Peryzyjczyków i Kananejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków i wytępię ich. Nie kłaniaj się ich Bogom, ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki. Służcie Panu Bogu Waszemu, a On pobłogosławi chleb Twój i wodę Twoją. Oddalę też choroby spośród Ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w Twoim kraju. Liczbę Twoich dni uczynię pełną. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, tu jest taka zapowiedź, że Mojżesz z ludem Bożym miał być na baczności i słuchać głosu, nie sprzeciwiać się woli Bożej. Dlatego, że prowadzenie tak wielkiego narodu izraelskiego z niewoli egipskiej do ziemi obfitości wymagało naprawdę całkowitego posłuszeństwa. Mojżesz musiał czerpać instrukcje, musiał być całkowicie posłuszny temu, co Bóg jemu kazał czynić. Z drugiej strony prowadzenie tak dużego ludu wiązało się z tym, że Mojżesz musiał mieć wielką cierpliwość i wielką, że tak powiem, musiał znosić postawę
przykrą postawę swojego ludu. I kochani, właśnie Mojżesz jednak do końca nie był posłuszny Bogu. Czytamy o tym w Bożym Słowie, że w pewnym momencie jego duch uległ rozgoryczeniu i jak gdyby w swojej nieodpowiedzialności nie uczynił tak, jak Bóg kazał. Jest powiedziane, potem rozgniewali go u wód Meriba tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgoryczyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. I zamiast miał przemówić do skały, czytamy, że on uderzył w skałę, tak jak za pierwszym razem, a miał to inaczej zrobić. W konsekwencji Pan Bóg powiedział, ponieważ nie usłuchałeś mnie, nie uwielbiłeś mnie tak jak trzeba, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Tak powiedział Mojżesz, tak powiedział Bóg do Mojżesza. A stało się to właściwie po 38 latach wędrówki, także już niewiele przed metą, że tak powiem. Wtedy akurat zmarła jego siostra Miriam, później pierwszy zmarł Aaron, a później Mojżesz. Mojżesz tylko z daleka zobaczył tą ziemię obiecaną. Kochani, Mojżesz został jak gdyby dotknięty, rozgoryczony. Natomiast kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, patrzymy również na Jego życie, obserwujemy, to widzimy, że Pan Jezus również w tej pielgrzymce ziemskiej wielokrotnie doświadczał takiego jak gdyby rozgoryczenia, czy po prostu cierpiał i mówi, jak długo będę was znosił, rodzie bez wiary. I wiemy, że Pan Jezus, jak gdyby widzimy Pana Jezusa zdenerwowanego, ale nigdy Pan Jezus, będąc jak gdyby atakowany takimi sytuacjami, nie zgrzeszył. Dlaczego? Dlatego, że był całkowicie poddany woli Ojca, on był całkowicie posłuszny. Miał taką ścisłą społeczność ze swoim Ojcem, miał stałe z Nim połączenie. I czytamy w Hebrajczyków, właśnie w tym 5 rozdziale, w 7 wierszu. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Inne słowo życia mówi, to tłumaczenie słowo życia mówi, że ze względu na jego niezłomne pragnienie posłuszeństwa został wysłuchany. A więc ta postawa posłuszeństwa była bardzo, bardzo mocna i to było najbardziej priorytetowe, czy najbardziej coś, czemu się oddał nasz Pan Jezus Chrystus, aby być posłuszny do końca woli Ojca. Kiedy modlił się, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. We wszystkich właśnie sprawach tak się modlił. Na przykład, gdy wybierał uczniów, to czytamy o tym, że on modlił się całą noc i może zastanawiamy się, co tak długo, dlaczego tak długo się modlił, skoro wybrał nie takich może, jakbyśmy chcieli wybrać. My byśmy wybierali takich, którzy są wykształceni, którzy mają dobre pochodzenie, którzy coś znaczą w społeczeństwie. Po prostu wybralibyśmy może patrząc zewnętrznie. Ale ja myślę, że Pan nasz modlił się przede wszystkim taką modlitwą do swojego Ojca, żeby nie postąpił tak jak wybierają ludzie. Żeby nie kierował się zewnętrznymi czynnikami, ale żeby to była naprawdę wola Ojca. Żeby nie kierował się i nie wybierał, nie stosował kryteriów takich, jak ten świat stosuje. Żeby go Pan Bóg uchronił od takich kryteriów, jaki ten świat stosuje. I jak widzimy, wybrał, całą noc się modlił, a można powiedzieć, wybrał ludzi zupełnie zwykłych, prostych, na których my byśmy może nie zagłosowali. Nie postawilibyśmy na pewno na Judasza, może na Tomasza nie, ale w każdym razie nie postawilibyśmy na wielu z nich. A jednak Pan Jezus postawił, czy powiedział, wybrał tych, których mu wskazał Ojciec.
I kochani, to poddanie się Jezusa swemu Ojcu było taką próbą przygotowania Go właśnie do krzyża, który Go czekał. Można powiedzieć, że Pan Jezus codziennie ćwiczył się, aby w chwili kulminacyjnej nie zawieść. Jest powiedziane, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Kochani, Pan Jezus na krzyżu udowodnił swoje pełne poddanie woli Ojca. W Izajaszu czytamy 53:10 i przez Niego wola Pana się spełni, a wolą Pana było ujrzenie potomstwa. Dokonało się wielkie zbawienie człowieka. I właśnie teraz na chwileczkę tylko popatrzmy, czym jest to zbawienie, jak wielkie zbawienie się dokonało. Przede wszystkim czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, może przeczytamy drugi list do Koryntian w 5 rozdziale. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I na czym to polega? To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam służbę pojednania. Kochani, to jest coś niesamowitego, że zbawienie, które dokonało się na krzyżu, to właśnie stało się w ten sposób, że to Bóg pierwszy podał rękę człowiekowi. Zwykle tak było wcześniej, że to człowiek starał się w jakiś sposób dosięgnąć Boga, w jakiś sposób nawiązać z Nim relacje. I w jakiś tam ułomny sposób człowiek nawiązywał relacje z Bogiem. Ale Bóg widział, że to jest niedoskonałe wszystko i dlatego poprzez posłanie Jezusa Chrystusa Bóg zabrał wszystkie nasze grzechy. Jest powiedziane, że nie zaliczając im ich upadków, jak gdyby przekreślił wszystkie nasze grzechy. Powiedział w ten sposób, powiedział tak, jakby ich nie było. Tak potraktował właśnie człowieka, kiedy oddał swojego syna na krzyż z powodu mnie, z powodu ciebie, z powodu każdego człowieka. Powiedział, że wszystkie grzechy twoje są anulowane. Nie zaliczam ci ich na twój poczet. Karę za te grzechy poniósł mój syn Jezus Chrystus. I Pan Bóg właśnie w Chrystusie pierwszy usunął tą przeszkodę, ten grzech oddzielający nas od Niego. I teraz czeka na ruch człowieka, aby po prostu człowiek coś uczynił. To, co się stało na krzyżu, było wtedy absolutnie czymś zupełnie nowym. To po prostu przechodziło wszelkie możliwe zrozumienie miłości Bożej, dlatego że tam dokonało się pojednanie. Bóg pierwszy wychodzi do człowieka i podaje rękę człowiekowi. I czeka na reakcję człowieka, jaka będzie reakcja człowieka. Czy człowiek odpowie, czy nie. I dlatego tutaj jest powiedziane, że poruczył nam służbę pojednania, to znaczy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I właśnie poruczył nam tą służbę, abyśmy innym ludziom mówili, słuchajcie, pojednajcie się z Bogiem, bo Bóg wyciągnął do was ręce, do nas, do mnie i On po prostu chce, abyś ty się pojednał z Nim przez Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite właśnie. Że taką nam służbę poruczył. I powinniśmy naprawdę uświadomić sobie na nowo, czym jest pojednanie, że Bóg nie zalicza nam naszych grzechów, że jesteśmy czyści przed Jego obliczem, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy przyznajemy się do naszych win, kiedy oddajemy Mu całe swoje życie i wierzymy, że Jego krew nas oczyszcza. Jesteśmy czyści i Bóg nam tych grzechów nigdy nie wypomni. To jest niesamowite,
że nie patrzą, nie będą patrzeć w akta nasze, jak to nieraz tutaj zwykle bywa, że wszędzie patrzą naszą przeszłość, ale Bóg nie patrzy na naszą przeszłość, ponieważ nasza przeszłość jest przekreślona krwią Jezusa, wymazana, wszelki dług, wszelkie wymagania, które zwracały się przeciwko nam, zostały przybite do krzyża, jak Boże Słowo powiada. To jest cudowna nowina. Nie ma wspanialszej nowiny dla człowieka, który chodzi w tym świecie obciążony i nie wie, co z sobą zrobić, kiedy dręczy go sumienie i nie wie, w jaki sposób ma się rozprawić z tym ciężarem w swoim życiu. To jest najwspanialsza nowina. Mamy właśnie mieć taką postawę właśnie, aby mieć służbę pojednania, czyli zachęcać innych, aby skorzystali, wyciągnęli rękę, ponieważ Bóg pierwszy pojednał się z człowiekiem. Oczyścił, przebaczył, usprawiedliwił, ułaskawił, okazał nam swoją miłość. Kochani, to wszystko dokonało się wtedy, kiedy Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się. Coś wspaniałego, coś po prostu, co człowiek mógł tylko marzyć, bo nigdy nie mógł uwierzyć w to, że człowiek będzie zwolniony z winy, z kary. I nie tylko to, bo chociaż w Starym Testamencie były ofiary za grzechy, ale jednak one tylko przykrywały, ale one nie zmieniały natury człowieka. Ale tu, kiedy przyjmujemy Chrystusa do swojego życia, zapraszamy Go i mamy z Nim społeczność, Bóg daje nam nowe życie, nową naturę, nowego ducha i nowe serce, jak Boże Słowo powiada, jesteśmy w stanie już nie grzeszyć. Już od tego momentu mamy autorytet i moc nad grzechem, aby nie grzeszyć. Ale aby panować nad grzechem, jest powiedziane, grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. To jest coś wspaniałego. Jeżeli ktoś jest na tym miejscu, kto zmaga się z grzechami, to prawdopodobnie dlatego jeszcze, że nie skorzystałeś z dokonanego dzieła na krzyżu, które Pan Jezus dokonał. Prawdopodobnie dlatego nie poprosiłeś Go jeszcze o nowe serce i o nowego ducha, które On może ci dać. Dlatego jest to teraz czas. Jeżeli nie przyjąłeś tego daru zbawienia, dziś jest ten czas. Na co czekasz? Dlaczego masz chodzić smutny? Możesz się radować, możesz się cieszyć tym, co Chrystus dla ciebie i dla mnie zrobił. Na co czekasz? Zbawienie jest w zasięgu ręki. Dziś tylko po prostu musisz podać swoją rękę Zbawicielowi i pojednać się z Bogiem. Dziś jest ta chwila. Przyjmując Pana Jezusa jako Zbawiciela, oddając Mu swoje serce, całe swoje życie. A jeśli chodzi o tych, którzy już przyjęli Pana, myślę, że większość z nas tutaj przyjęła Pana, przyjęła to wielkie zbawienie. Kochani, czego Bóg oczekuje od nas? Bo jak już powiedziałem wcześniej, Bóg oczekuje od każdego człowieka, aby przyjął to zbawienie, aby wyciągnął swą dłoń, aby skorzystał z zaproszenia, aby nie był obojętny na to zbawienie. Ale jeśli chodzi o tych, którzy już przyjęli to zbawienie, myślę, że teraz to poselstwo będzie dla większości tutaj z nas obecnych. Kochani, myślę, że Bóg oczekuje od nas przede wszystkim to, abyśmy cenili sobie, jak wielkim jest to zbawienie. Abyśmy nie byli tylko zadowoleni z tego, że ja skorzystałem z tego zbawienia i po prostu cieszę się sam dla siebie, ale abym miał tą świadomość, że Bóg dał mi służbę, jaką? Służbę pojednania. Ponieważ to jest tak niesamowite zbawienie, tak bardzo ważne, od którego zależy cała wieczność i teraźniejszość również, że Bóg po prostu chce, abyśmy się przejęli tym zbawieniem, abyśmy tą służbę pojednania mogli wykonywać codziennie, gdziekolwiek nas Bóg pośle, w pracy, w szkole, w domu, wśród znajomych. Abyśmy byli po prostu tym przejęci, abyśmy nie byli tylko zadowoleni sami dla siebie, tak jak ci trędowaci, którzy znaleźli pokarm w obozie wroga,
i chcieli po prostu to wszystko jak gdyby dla siebie, ale później mówi, co my robimy? Musimy się podzielić z tą wieścią z naszym narodem, który cierpi głód, który nie ma pokarmu. Bo dzień to jest dniem radości, dlatego ten czas, który teraz mamy, który przeżywamy, jest dniem radości, dniem łaski. To jest ten miłościwy rok Pański, którym ogłaszamy, że Bóg daruje wszystkie długi. Tak jak co 7 lat w Izraelu, kiedy ktoś był zadłużony, co 7 lat mu darowano i po prostu mógł na nowo zaczynać swoje życie. A więc doceniajmy to wielkie zbawienie. I kochani, przeciwnik, nasz diabeł, nie może nic zrobić z tym, co się dokonało na Golgocie. No po prostu nic. To jest fakt niezaprzeczalny. To się wykonało, zbawienie się dokonało. Diabeł już został pokonany. I diabeł nie może zmienić tego dzieła. Jedynie co może zrobić? Pomniejszyć jego wagę, tak? Tak, aby je zlekceważyć, aby je nie doceniać. Dlatego on wszystko robi, aby zarówno ten świat nie widział tego dzieła, ale również dla wierzących, aby zaślepiać też nasze oczy, bo i atakuje nas, abyśmy po prostu to zbawienie zlekceważyli, abyśmy nie docenili sobie wystarczająco. Dlatego Pan Bóg mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Abyśmy wytrwali w walce o wiarę, którą Bóg nam chce wydrzeć. Ale takim jedynym wersetem, który chciałbym podsumować tą myśl, jest werset z Hebrajczyków, 10 rozdział. I tutaj mamy od 36 do 39. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście gdy... Właśnie, może nie będę czytał to gdy, ale przeczytam. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście dostąpili tego, co obiecał. Specjalnie ominąłem pewną frazę. Ominąłem frazę bardzo ważną. Wytrwałości do czego nam potrzeba? Co ominąłem? Bracia i siostry, w tym wierszu. Abyście gdy, co? Wypełnicie wolę Bożą. Popatrzcie, jak to jest ważne. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem na ziemię wypełnić wolę Bożą. To jest pewna postawa, którą się uczymy od Pana Jezusa. Zresztą powiedziane jest, że takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie. I to jest w kontekście Jego posłuszeństwa, wypełnienia woli Bożej. Poddania woli Ojca. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc tak jak Pan Jezus, naszym najważniejszym zadaniem jako ludzi wierzących w naszej pielgrzymce ziemskiej jest wypełnianie woli Bożej. Dlatego, że w liście w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale jest powiedziane bardzo wyraźnie, jak Bóg traktuje wypełnianie woli Bożej. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Kochani, do tego jesteśmy przeznaczeni, aby wypełniać wolę Bożą. Wolą Bożą jest przyjęcie zbawienia, ale to jest dopiero początek. Dalej, wolą Bożą jest uczniostwo, naśladowanie Jezusa. Naśladując Jezusa, czytałem taki baner, kiedy byłem w Warszawie w zborze, teraz w tą niedzielę. Naśladując Jezusa, zmieniamy rzeczywistość. Dlaczego? Dlaczego zmieniamy rzeczywistość, naśladując Jezusa? Dlatego, że naśladując Jezusa, stajemy się jak Pan Jezus. A wszędzie tam, gdzie Pan Jezus był, tam było zawsze inaczej. Amen? Tam zawsze się coś działo dobrego. I kochani, stajemy się podobni do Niego, kiedy naśladujemy Jego. I to jest ta wola Boża, abyśmy wypełniali Jego wolę w jaki sposób? Przemieniając się na obraz Pana Jezusa Chrystusa. I ta przemiana dotyczy przede wszystkim naszego sposobu myślenia.
Ta przemiana dotyczy umysłu, dotyczy usposobienia naszego. I Bóg walczy o nasz umysł, nasze myśli. Diabeł też walczy. Dlatego czytamy też w Bożym Słowie, że zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. I jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nasze myśli zostały przemienione? Czytamy o tym w liście do Efezjan. Zewleczcie z siebie starego człowieka, stary sposób myślenia i odnowcie się w duchu umysłu waszego. A więc zrób miejsce na myśli Chrystusowe. Odwróć się od tego, co do tej chwili uważałeś za ważne. Szukanie własnych pożądliwości, tego, co świat daje, czyli pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia. A mamy się przyoblec w nowego człowieka, jaki jest w Jezusie Chrystusie. Dokładnie jest powiedziane, przyobleccie się w Pana Jezusa Chrystusa. I jak to konkretnie było? Jak Paweł to robił? Kochani, Paweł powiada, że on z Chrystusem jest ukrzyżowany. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Jezusa Chrystusa, czyli w takim zupełnym Jemu zaufaniu. Nie żyję już ja, czyli ma tą świadomość, że moje życie do mnie nie należy, że ja jestem własnością nie swoją. Ja nie należę do samego siebie, ale należę do mojego Pana. I żyję z Chrystusem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To znaczy, że jestem z Nim zespolony. We wszystkim ufam. Jest On moim Panem, jest On moim życiem, jest On moją chlubą. Oddaję Mu całe swoje życie. Kochani, taki przykład na koniec odnośnie tego właśnie ukrzyżowania czy oddania swojego złączenia się z Panem. Pewien człowiek miał dom dwupiętrowy, miał 5 pokoi na górze, 5 pokoi na dole i w pewnym momencie ktoś puka do drzwi, patrzy się, a to Pan Jezus. No i oczywiście ten człowiek serdecznie zaprosił Pana Jezusa. Mówi, Panie Jezu, dla Ciebie najlepszy pokój na górze, na pierwszym piętrze. I tam zaprowadził i tam powiedział, że to jest dla Ciebie, Panie Jezu. Czuj się jak u siebie, mówiąc sloganem. Ale w następnym dniu znowu ktoś puka, patrzy się, a to diabeł. No i po prostu diabeł ledwo co uchylił drzwi, to już zaczął się targać i zaczął się szamotać ten młody człowiek z diabłem i resztkami sił w jakiś sposób wyrzucił tego diabła i był cały taki spocony i mówi, Panie Jezu, no Ty tam na górze jesteś, czemu się nie zainteresowałeś, jak się tutaj tak męczyłem, zmagałem, a Ty nie przyszedłeś, nie pomogłeś mi. A on mówi, no wiesz, no ja mam, ja tutaj nie jestem gospodarzem, ja mam tylko jeden pokój, a ty tu jesteś gospodarzem, ty tu rządzisz. A on mówi, o Panie Jezu, wybacz, to ja w takim razie daję Ci całe pierwsze piętro, a ja będę miał tylko tutaj dół. Dobra, w następnym dniu znowu ktoś puka. Młodzieniec podchodzi do drzwi, okazuje się, że tam znowu diabeł. No i po prostu znowu szamotanina, znowu po prostu walka, znowu zmaganie. Diabeł rzuca na niego straszliwe pożądliwości, takie pokusy, niesamowite złe myśli. On się musi zmagać, walczyć, po prostu masakra, mówiąc takim młodzieżowym językiem. Ale jakimś cudem udaje się tego diabła wypędzić z tego domu. I później on znowu idzie do Pana Jezusa, mówi, no Panie Jezu, no widzisz, znowu przyszedł diabeł i znowu się musiałem męczyć, znowu musiałem walczyć, znowu byłem sam. Dlaczego nie przyszedłeś? A on powiedział, no słuchaj, no naprawdę to Ty tu jesteś cały czas gospodarzem. Naprawdę to do Ciebie należy ostatnie słowo. Ja tu jestem tylko gościem. A w końcu do niego dotarło to do świadomości. Mówi, okej, to w takim razie Ty bądź gospodarzem tego domu. To w takim razie nie Ty będziesz mieszkał u mnie, ale ja będę mieszkał u Ciebie. I tak się zakończyła ta rozmowa. On mu oddał klucze. Mówi, przekazuję Ci klucze. Ty jesteś gospodarzem.
I w następnym dniu znowu ktoś puka, wiadomo już kto, znowu diabeł. Ale tym razem do drzwi nie idzie ten młodzieniec, ale kto szedł? Pan Jezus szedł jako król królów, jako pan panów, jako zwycięzca. I co? Otworzył drzwi. Diabeł się patrzy i mówi: o, przepraszam, pomyliłem adres. Kochani, to w jaki sposób będziemy zwycięsko przechodzić próby różnego rodzaju, nasze zmagania, to zależy od tego, czy jesteśmy poddani naszemu Panu, czy jesteśmy całkowicie do Jego dyspozycji, czy oddaliśmy Mu nasze całe życie. Dlatego, że my wiemy, że diabeł nas atakuje i jest powiedziane, że on próbuje skazić nasze myśli od szczerego, czy odwrócić nasze myśli, bo walka jest cały czas w naszych myślach. Walka jest o nasze myśli. I nasze myśli od szczerego oddania się Chrystusowi jest powiedziane. I co chciałem powiedzieć? Pamiętacie, kiedy Pan Jezus miał iść na krzyż? Kto przyszedł do Pana Jezusa? Nie, właściwie może powiem jeszcze to. Pan Jezus, kiedy miał już iść na krzyż, powiedział takie słowa. Oto nadchodzi Książę tego świata, ale nie ma we mnie nic. Nie ma we mnie nic. A później jest taka sytuacja, że Piotr przychodzi do Pana Jezusa, mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Nie przyjdzie to na Ciebie. Słuchajcie, to był atak diabła oczywiście, dlatego że Pan Jezus powiedział do kogo? Powiedział Piotrowi co prawda, ale powiedział: idź precz ode mnie, diable, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Kochani, kiedy diabeł atakuje nasze myśli, on szuka tam jakiejś zaczepki, on szuka tam jakiegoś miejsca, o co by się mógł zaczepić. Kiedy Pan Jezus powiedział, że on we mnie nic nie ma, to znaczy, że on nie ma ani odrobinę miejsca, gdzie mógłby zarzucić jakąkolwiek myśl, myśl poddającą wątpliwość tego, co Bóg powiedział. Diabeł tylko szuka, aby człowiek poddał wątpliwość. Więc walka o nasze myśli. Nie ma nic, żadnej myśli, która by otwierała się na sugestie wroga. Dlatego jak walczysz z myślami? Czy poddajesz wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi? Zmuszasz wszelką myśl? Czy może bawisz się myślami? Myślisz, zastanawiasz się o kimś, o czymś, ale rozmyślaj, kochani, rozmyślajmy o dobrych rzeczach. Boże Słowo mówi nam, abyśmy myślami Chrystusowymi żyli, abyśmy myśleli tylko o tym, co dobre, co właściwe. 80% chorób podobno powstaje poprzez dopuszczanie niewłaściwych myśli. Mają jakby naturę taką psychiczną, kiedy zaczynamy się czymś martwić, zaczynamy się o coś troszczyć, to wtedy diabeł to wykorzystuje, to zamartwianie i po prostu zaczyna atakować nasze najsłabsze części ciała. Dlatego, że poprzez myśli, poprzez nasz system nerwowy, my potrafimy wpływać na części naszego ciała. I dlatego chciejmy uważać na to, w jaki sposób jesteśmy poddani Bogu. I chciałbym dzisiaj, w tej usłudze, już kończę, abyśmy przede wszystkim zwrócili uwagę na to, czy jesteśmy w 100% poddani Panu, Jego woli. Czy modlimy się: Panie, bądź wola w moim życiu. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Dlaczego? Dlatego, że wola Pana jest zawsze najlepsza. Zawsze najlepsza. Bóg zawsze ma dobre rzeczy dla nas przygotowane. To diabeł nam wmawia, że Bóg nas chce czymkolwiek ograniczyć, że nam chce coś zabrać, ale tak naprawdę Bóg nam zawsze chce dać, chce nam szczęśliwe życie, błogosławione życie. Tak jak czytaliśmy w Starym Testamencie, Bóg nam chce dać pełne błogosławieństwa i chciejmy się uczyć z postawy naszego Pana teraz, kiedy wspominamy Jego śmierć, że to właśnie posłuszeństwo, pragnienie posłuszeństwa Ojcu, posłuszeństwo Jego woli jest takim dla nas niesamowitym wzorem i przykładem do tego, że możemy również to nasze życie przeżyć jako zwycięzcy, bo o to się rozchodzi. Nie tylko, żeby przyjąć zbawienie, ale żeby wytrwać w tym zbawieniu, aby do końca być wiernym, aby wytrwać tak, jak Chrystus wytrwał do końca,
aż do śmierci krzyżowej wytrwał. I chodzi o to, żebyśmy również brali pewien wzór, pewien przykład z Jego postawy, abyśmy w tym naszym, w tej naszym pielgrzymce mogli wytrwać jako zwycięzcy, abyśmy byli świadomi tego, że On nam daje zwycięstwo, tylko chcielibyśmy zawsze korzystać. Dlatego niech nas Bóg błogosławi i teraz w dalszej części, kiedy będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, rozmyślajmy o tym, co Pan uczynił dla nas na krzyżu, jak bardzo On był poddany woli Ojca i chcielibyśmy brać również dla swojego życia wzór tego posłuszeństwa. Amen.